Mamy daną funkcję y równa się logarytm o podstawie 4 z x kwadrat plus x. I teraz naszym zadaniem jest obliczenie pochodnej tej funkcji y. No i tutaj widzimy, że mamy do czynienia z funkcją złożoną, mamy logarytm od jakiejś innej funkcji. Tutaj już jest to wyróżnione kolorami i tutaj ta funkcja wewnętrzna, nazwijmy ją na przykład u od x, to jest funkcja x kwadrat dodać x i na wynik działania tej funkcji działa później funkcja logarytm o podstawie 4. To się nam później przyda, więc może od razu obliczę pochodną tej funkcji. U' od x, no to będzie 2 razy x dodać 1. To wiemy jak się różniczkuje funkcję potęgową. No a ta funkcja zewnętrzna to jest funkcja logarytm o podstawie 4. No i może oznaczmy ją jako v. v od x to będzie Logarytm o podstawie 4 z x. No to obliczmy też od razu v prime, bo to nam się też przyda. v od x. No to wiemy z poprzedniego filmu, gdzie wyprowadzałem wzór na pochodną logarytmu dowolnej podstawy, że to będzie 1 podzielone przez x razy logarytm naturalny z tej podstawy 4. Gdyby to był logarytm naturalny, to pochodna logarytmu naturalnego to jest po prostu 1 przez x. Jak tutaj ten logarytm ma inną podstawę niż e, no to się pojawia jeszcze logarytm naturalny tej stałej w mianowniku. To było wyprowadzone w poprzednim filmie. No dobrze, no to tutaj możemy obliczyć tę pochodną. Tutaj wprowadziłem pewne oznaczenia i ta funkcja zewnętrzna to jest v od od czego? Od u od x od u od x, czyli ta funkcja wewnętrzna to jest u od x, a na wynik działania funkcji u działa funkcja v, a funkcja v to jest logarytm postawie 4 z x. No i napisałem tutaj to w ten sposób po to, żeby teraz tutaj napisać wzór na pochodną funkcji złożonej, z której, z którego skorzystamy, no bo wiemy, że taka pochodna, no to najpierw jest pochodna funkcji v, czyli v prime, obliczona na tym argumencie, który był, czyli na argumencie u od x, czyli to jest tak jakby pochodna v po u razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli u' od x. No i teraz możemy tutaj wstawić to, co obliczyliśmy wcześniej. Obliczyliśmy sobie v' i u'. Oto v' jest obliczone tutaj. Tutaj mam obliczone v'. Tylko, że teraz obliczam to nie dla x, nie v' od x, tylko v' od u od x, czyli tutaj będzie 1 podzielone przez Zamiast x muszę napisać u od x. I to pomnożone przez logarytm naturalny z 4 razy, razy u' od x. To może to na razie tak zostawię. I teraz napiszę, co to jest, co to jest u i co to jest u'. Czyli tutaj mam 1 podzielone przez u od x to jest x kwadrat plus x i to jest pomnożone przez logarytm naturalny z 4, a u' to jest tu obliczone, i to jest 2x plus 1. Czyli ostatecznie mogę to napisać w takiej postaci, że to jest 2x dodać 1, podzielone przez x kwadrat dodać x razy. Pewna stała, a ta stała to jest logarytm naturalny z 4. No i obliczyłem tę pochodną tej funkcji y równej logarytmu w podstawie 4 z x kwadrat plus x. Zastosowaliśmy tutaj wzór na pochodną funkcji złożonej i skorzystaliśmy z tego, że umiemy liczyć pochodną logarytmu przy dowolnej podstawie, który to wzór był wyprowadzony w poprzednim filmie.